Nieważne, czy lubisz piłkę, skoki, boks czy lekką atletykę. Oglądaj transmisję w aplikacji mobilnej TVP Sport na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Wygodnie w nowoczesnej formie w wersji jasnej lub ciemnej. Oglądaj, czytaj, personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google, App Store i App Gallery. Dwieście lat niech żyje nam. 19 lutego 2021 roku. Wspaniałe, specjalne wydanie naszego programu dzisiaj na naszym YouTubie. Delikatne opóźnienie, ale u nas tak musi być zazwyczaj, że tak kilka minut musimy was sprawdzić, waszą cierpliwość. Cieszymy się, że jesteście z nami. Cieszymy się z aktywności na czacie. Poczekamy chwilę, aż przybędzie oglądających. Widzę, że King Zygmunt bardzo aktywny na czacie. Oczywiście wiemy wszyscy, w jakim celu się dzisiaj tutaj zebraliśmy. Przez najbliższe kilkadziesiąt minut poświętujemy urodziny wybitnej postaci polskiego futbolu, pan trener Andrzej Strejlał. Dzisiaj wspaniałe 18 urodziny, jak widzimy na naszym torcie. Tak. Dzień dobry, no, dobry wieczór. Tak, jest znacząca taka rocznica, nie mogę, muszę powiedzieć. Witam państwa, no i witam oczywiście ciebie. Jest mi bardzo miło, żeście skorzystali z tej okazji moich urodzin i żeście znaleźli czas w tym programie, żeby jednak parę zdań zamienić z tymi, których jeszcze ta piłka interesuje, mimo że mamy pewne mecze konkurencyjne w tej chwili. No właśnie, my tak sobie nawet tutaj zerkamy za kamerą na to, co się dzieje w Mielcu. Na razie 0-0, taki ligowy dżemik sobie trwa, ale panie trenerze, my dzisiaj nie o sprawach bieżących, dzisiaj poświęcimy te najbliższe kilkadziesiąt minut tylko i wyłącznie panu. Zachęcaliśmy was do zadawania pytań, to jest Q&A, czyli pytania i odpowiedzi do pana trenera Andrzeja Strejlała. Były selekcjoner reprezentacji Polski, utytułowany trener, ekspert TVP Sport obecnie. Już widziałem, że na samej zakładce społeczność na naszym kanale, ci, którzy nas subskrybują, mieli okazję zadać pytania. No, zebrało się tam ponad 80 komentarzy z pytaniami do pana trenera. Ja już kilka najciekawszych zebrałem, ale wydaje mi się, że zanim te pytania będzie wyświetlał nasz wydawca Konrad Mazur, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, to może go tutaj zaproszę na chwilę. No dobrze, Konrad... tak, żeby te świeczki w końcu zapali. Tak, czekam, kto to zapali wreszcie. Z waszej perspektywy osiemnastka jest i Konrad. Poznajcie, przesympatyczna postać. To dzięki niemu zaczęliśmy z 5-minutowym opóźnieniem. Już się schował. Jaki skromny. Tak jest. Panie trenerze, proszę pomyśleć życzenie. My jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. Wszystkiego co najlepsze, 200 lat i no i tej energii, tę pasji, którą myślę, że mógłby pan obdzielić 20 trenerów i ekspertów piłkarskich w tym kraju. Wszystkiego kocham, co najlepsze. Kocham, dziękuję bardzo. Kocham to, co robię, natomiast sądzę, że najlepszymi życzeniami będzie zaszczepmy się wszyscy, żebyśmy w zdrowiu mogli dalej funkcjonować. To jest chyba na czasie. Tak dzisiaj mówi w zasadzie prawie te 40 milionów ludzi. Odliczamy, prawda, babcie, dziadków i dzieci. Nie, dobrze powiedziałem, bo sam jestem już dziadkiem. Bardzo dobrze. Dobry apel, kochanie. Szczepimy się, panie trenerze. Proszę zmuchnąć w takim razie te osiemnastkę, z naszej perspektywy to jest 81. Czyli zobacz, zmuchnąłem do pulmonologa, nie będę musiał chodzić na razie. Tak jest. Widzimy pierwszy sprawdzian zdany. Słuchajcie, i mamy już pierwsze pytanie. Pytanie, które zadał Damian Kwaśniewski właśnie na zakładce społeczność. Mam taką koncepcję, że zanim pojawią się, już tych pytań sporo jest, ale zanim wybierzemy najciekawsze pytania z naszego czatu na żywo, tego, który pojawia się obok nas, to jeszcze na początek kilka pytań z tej zakładki społeczności, bo już przedwczoraj zapowiadaliśmy nasze spotkanie z panem trenerem. Sporo pytań, jak mówiłem. Damian Kwaśniewski pyta, panie trenerze, jaki jest sekret pana formy? Nie wypominamy wieku, no ale można pozazdrościć. No przecież wiadomo, że 18 lat, więc jest pierwsza odpowiedź, już jest. Ja panu coś powiem. No, na swoje szczęście los mnie, powiedzmy sobie, pomógł w tym. Przestałem palić papierosy 15 lat temu i oczywiście nigdy nie używałem alkoholu. Tam raz na jakiś czas się mogłem napić piwa, alkoholu nigdy nie używałem. Mój ojciec, przypominam, również był jednym z asystentów świętej pamięci Feliksa Sztama, który był z kolei chrzestnym ojcem mojej świętej pamięci rodzonej siostry. I dlatego oduczyłem się alkoholu, patrząc na to, co robią dorośli jeszcze jako dziecko, kiedy jeździłem na skrzyżowania pięściarzy. I to jest między innymi ta tajemnica, plus oczywiście jak zwykle dom, a więc potem środowisko, szkoła, sport cały czas i w zasadzie to spowodowało, że człowiek przestał w zasadzie zwracać na rzeczy, na które nie powinien zawodnik zwracać uwagi i sądzę, że to jest prawidłowa metoda, prawidłowa reakcja i zachęcam do tego wszystkich. A było takie pytanie w społeczności też, czy te papierosy jeszcze pan popala, ale to już dawno. Nie, absolutnie nie. 15 lat temu nie, uważam. Mało tego, i mogę dzisiaj brałem udział w wielu zebraniach, gdzie się dookoła mnie ludzie popalali papierosy, absolutnie mi to nie przeszkadza. To jest sprawa tylko i wyłącznie siły woli, nie muszę używać żadnych plastrów ani żadnych otrutek, nie ma. Nie, to jest nie. Okej. Słuchajcie, no zdrowotnie nam się tu zaczęło, ale trochę o sporcie. Szymon Koczmara pyta, czy jeszcze podjąłby się pan poprowadzenia jakiejś drużyny piłkarskiej?
Sądzę, że to nie jest ten moment i to byłoby źle odebrane zarówno przez samych zawodników, prawda, jak i nie mówiąc prawda o trenera, który by wtedy czy odchodził. Raczej byśmy się widzieli generalnie biorąc ta starsza generacja w roli ewentualnie doradców bez prawa, powiedzmy sobie, ingerencji w to, co potem podejmie trener prowadzący drużynę. Żeby on się mógł przez błędów, które myśmy zrobili, bo taki byłby sens takiego doradztwa. Rozumiem. Słuchajcie, sporo pytań na naszym czacie. Ja będę sobie tutaj w międzyczasie najciekawsze wybierał. King Zygmunt, który tak się nam wyrywał, no to zapytam, czy ma pan dobry kontakt ze Zbigniewem Bońkiem? Takie pytanie. Ja sądzę, no od roku nie, bo od momentu, kiedy od marca, tak jak i dzisiaj wchodziłem, kiedy mnie bramka przepuściła, że jestem zdrowy, tym bardziej, że inaczej reaguje nasz organizm, jeżeli chodzi o wszystkie termometry rtęciowo-alkoholowe, a inaczej, jeżeli chodzi o elektronikę. To duże zaburzenia. Jeżeli ja na elektronicznym mam 35,7 na przykład, a godzinę wcześniej w domu mam 36,3, 36,4, to jest duża różnica. Na rtęciowym, tak? Tak. O, nie, rtęciowo-alkoholowe wykazują wiernie to, co w tej chwili organizm jako czytuje, reaguje. Elektroniczne niestety fałszują troszeczkę ten obraz. Ze Zbyszkiem Bońkiem tak, bo ja jestem prezesem z tego, powiedzmy sobie, naszego klubu seniora w Polskim Związku Piłki Nożnej. Nasza kadencja się kończy tego samego dnia, kiedy się kończy kadencja Zbyszka Bońka. Sądzę, że mam kontakt, mnie się wydaje, dość dobry. Jestem w jednej z komisji, gdzie byli zawodnicy, trenerzy, działacze, sędziowie i tu trzeba pochwalić senatora Persona, który prawda, przewodzi, Zbyszek Boniek, który zabezpieczył finanse, że ludzie w Ciechocinku rehabilitują się, ciężko chorzy, po kontuzjach, po chorobach i tutaj trzeba przyznać, że tutaj trzeba oddać to Zbyszkowi Bońkowi. To jest jeden z tych jego elementów, tego jego planu, powiedzmy sobie, innego ustawienia organizacyjnego piłki nożnej. Jak na razie się znakomicie, moim zdaniem, sprawdza, ale też są pewne uszczypliwości, że ten to nie zasłużył, ten mniej, ten więcej. Takie telefony też odbieramy. No Polska jest dziwnym krajem i chyba jeszcze parę lat tak zostanie. Pan Tomasz pyta, co to znaczy podanie diagonalne? Jest nas tego znany. Pana wizytów. Tak, znaczy tak, ja tak parę razy tego określiłem. Zresztą ten, który mnie uczył, czyli Jurek Taraga, on miał taką całą kartkę, wykreślił i zawsze do mnie mówi, bardzo cię prosił, nie mów, że jest krótki słupek i długi, bo one są jednakowe, więc jeszcze raz to przypominam moim kolegom młodszym komentatorom, że słupek jest tylko bliższy i dalszy, nie ma krótkich i długich, to dotyczy i piłki ręcznej, którą grałem, i piłki nożnej. Także ja sądzę, że chodziło o to, że podanie po przekątnej, żeby to użyć troszkę szybciej, nie po przekątnej, to diagonalne, od razu to praktycznie biorąc, każdy to rozumie, tym bardziej, że wszyscy chodzili przeważnie do szkoły, ci co oglądają, albo się zrywali z lekcji, żeby obejrzeć mecz popołudniowy. Sporo życzeń samego zdrowia i wszystkiego, co najlepsze. Kibic ORP pisze, że kocha pana komentarz podczas meczów. W każdym razie Jakub Banaś pyta, czy pan Andrzej Strejlał kiedyś się uśmiechnął. No wiecie co? Jak pan Andrzej Strejlał wchodzi do redakcji, tak, to po prostu to zawsze, tak. Ją rozświetla jeszcze. No, nie. Ja panu powiem, macie bardzo zdolnych, już mówiłem pan dyrektorowi szkolnikowskiemu, macie bardzo fajnych młodych ludzi, pan też na tej generacji przecież należy. Nie będę wszystkich wymieniał, bo jak ich obserwujecie, to każdy ma swoją klasyfikację, co kto robi, jak to robi. I sądzę, że tam jest właśnie bardzo taka sympatyczna, fajna atmosfera. Ja przypomnę zresztą, że Jurek Chromik, bo on wcześniej do mnie dzwonił, on wczoraj zadzwonił do mnie wieczorem z życzeniami. Nie. I to jest fajne. Pochwalił się na Twitterze. Tak. I słusznie. Bo ja chciałem składać życzenia. Jurek już dzisiaj, co będzie czekał do jutra, żeby być jednym pierwszej trójki. To tak sympatycznie. Nie, sądzę jednak rzeczywiście, że to, co można zrobić, ja mam pomóc komentatorom zawodowym. Czy to będzie, powiedzmy sobie, pan Szpakowski, pan Laskowski, powiedzmy sobie, pan Iwański przykładowo. Ostatnio robiłem, prawda, z Michałem Zawadzkim, który też zmienił barwy i przyszedł, prawda, tutaj z Eurosportu. I sądzę, że nasza rola, mówię o sobie w tej chwili, chyba innych komentatorów, mamy pomóc tym, co prowadzą. Jest to kwestia zgrania, żebyśmy sobie wzajemnie nie wpadali w słowo, bo to jest bardzo ważne i to są sygnały, no, gdzie trzeba dobrego zdania. Dlatego sądzę, że w tej chwili te pary już są tutaj przygotowane, które będą jechały na Mistrzostwa Europy, a my tu będziemy, prawda, na miejscu służyli ewentualną, prawda, pomocą w zakresie, prawda, studia, tak jak jutro mam przyjemność, prawda, z panem Sebastianem Milą, prawda, chyba Jacek Kurowski, gdzie to prowadził, jest mecz Legia Wisła Płock, bardzo jak zwykle interesujący mecz, bo każdy mecz na siebie jest interesujący, bez względu na to, jakie drużyny grają. Śmiała teza. Nie, interesujący jest zawsze, nie wiadomo, jaki będzie wynik. Tak, oczywiście. To prawda. Wspomniał pan Jerzego Chromika, którego serdecznie pozdrawiamy. Padło sporo pytań o waszą wspólną książkę, pańską autobiografię. Kuba Jóźwik pozdrawia, wszystkiego najlepszego, życzy i pyta a propos książki właśnie, o pana pogląd na rozwój piłki w Islandii. Czy od pana czasów coś się poprawiło? Ja od razu połączę to pytanie z drugim. Skąd pomysł na tę książkę w ogóle? Bo było też takie pytanie.
jakby to powiedzieć, ukazały się inne książki zresztą na temat naszej generalnie biorąc współpracy, kiedy ja współpracowałem w tym momencie, kiedy mnie sprowadzono do Polskiego Związku Piłki Nożnej z Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie byłem starszym asystentem w Katedrze Sportowej Gier Zespołowych. Ukazało się wiele książek nieprawdziwych i uważałem, że muszę się odnieść do tego, w czym byłem, w czym uczestniczyłem, w co wspomagałem, jeżeli chodzi o pracę ze świętej pamięci Kazimierzem Górskim. Zresztą właśnie będziemy tu nagrywali, już oni do mnie, Maciek Iwański, program we wtorek, prawie 4-godzinny, są urodziny 3 prawda, marca, świętej pamięci Kazimierza Górskiego, bo to już jest stulecie, to tyle lat minęło. I uważałem, że muszę się do tego odnieść, no bo jeżeli czytam sam o sobie rzeczy nieprawdziwe, no to trudno, żeby nie zabezpieczyć czytelnika, który czytając te wszystkie książki wybierze sobie i prawda najprawdopodobniej gdzieś jak zwykle leży po środku. I temu była poświęcona książka. Mało tego, no sądziłem, że muszę własnej rodzinie, mam też 2 synów, obydwaj pracowali z Jankiem Urbanem, moim byłym zawodnikiem, jako jeden jako dyrektor, prawda, techniczny klubu, drugi jako jeden z trenerów, z Jackiem Magierą, i uznałem, że jestem również sobie, mojej żonie, no bo bez niej trudno by się było mi w ogóle obrobić tą całą sprawą, bo przecież to w domu moja żona rządzi. Oczywiście, ja jestem tylko bagażowy w domu. Pozdrawiamy również małżonkę serdecznie. Sebik pyta, jaką pan najbardziej lubi ligę piłkarską? A, za chwilę będą też pytania o inne sporty, ale na razie... To są różne odchylenia. A wracając jeszcze do Islandii, no w zasadzie właśnie. Szwedzi zrobili znakomity wynik. Trzeba powiedzieć, że Islandia się bardziej wzoruje na piłce angielskiej, tak. Z tym, że dużo zawodników emigrowało również do Bundesligi. Taki był świetny zawodnik, jak na przykład Ormslev, który gra między innymi Fortunie Düsseldorf. Zresztą graliśmy tam. Mało tego, no przypominam sobie znakomity mecz, bo to dla znawców się przydało. Grała drużyna w pucharze, prawda, zdobywców pucharów, kiedy no Sir Alex Ferguson, jeszcze wtedy nie był sir, prowadził zdobywców pucharów, zespół w tym momencie Aberdeenu. I przyjechali, grali z zespołem z Akranesu, ludzie, którzy normalnie pracują, musieli zwolnić z pracy, bo grali w Reykjaviku i przypadkowo zremisowali 1-1, strzelając bramkę w 90 minucie po rzucie rożnym. Więc mówię, pewno w rewanżu rozbiją ich. Wszyscy przyjechali, narzeczony, żony, zarząd, no przyjechali na wycieczkę. Cudem uniknęli porażki, tak, tutaj do Reykjaviku. Na rewans tam z kolei wygrali tylko 1-0. Także ta piłka amatorska, wydawałoby się tak w pewnym wydaniu, oni się wzorują na piłce angielskiej. Walka, świetny piłkarz ręczny, zresztą przypomnę, bo tutaj mieliście w redakcji sportowej, rozmawiałem z panem Szkolnikowskim, Bogdana Kowalczyka, to mój były młodszy kolega, sam go sprowadzałem do piłki ręcznej, reprezentacyjny bramkarz tutaj w Warszawiance, potem Śląsku Wrocław, trener Śląska Wrocław, reprezentacji Polski, 6 miejsce, Reykjavik. Miał zespół Vikingur, 6 miejsce, oni tam zdobyli, nie przepraszam, 4 miejsce, bo oni chyba przegrali o 3 miejsce, jeśli pamiętam, w tej dzisiejszej lidze mistrzów piłkę ręczną i 6 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, reprezentacja Islandii pod jego kierownictwem. Dziwię się, że on tutaj nie występuje, ale to inne zagadnienie. Wracając na chwilę do piłki nożnej jeszcze, do tych pana ulubionych. Jaka liga? No najlepiej w sumie ogląda się, jeżeli chodzi o powiedzmy sobie, mentalność i tę zmianę, bo pierwszych 10 trenerów, mniej więcej pierwszych 10 zespołów w lidze angielskiej, to trenerzy zagraniczni, oni wnieśli tą nową jakość, prawda, do treningu. Tak to wygląda. Ta piłka już jest bardziej kompletna, mimo że ona ma te dalej akcenty, prawda, fizyczne. No i jak zwykle zachwycony jestem piłką, prawda, hiszpańską w ich wydaniu. Ta swoboda, lekkość. Są pytania o kryzys Barcelony. Tak, ta lekkość, swoboda, powiedzmy sobie, postępowania, zarówno jeżeli chodzi o grę piłką, jak i grą bez piłki, bo tam też są, prawda, pewne różnice. Ty bardzo ostatnio żeśmy oglądali przecież, jak Sevilla, jeśli pamiętam, pokonała 2-0 Barcelony. Ale później temu. Sama przegrała z Borussią Dortmund. Ale to już po walce, ale to takiej fajnej walce, bo to 3-1, 3-2, aktualnie zobaczymy, jak będzie w rewanżu, bo to nigdy w piłce nie wiadomo. Panie trenerze, za chwilę wrócimy do pana osobiście, natomiast wątki jeszcze bieżące. Co pan sądzi o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski, Paulo Sousa? Dawałem materiał niedawno, oblicza dymisji, napisany, prawda, przeze mnie, tutaj między innymi do internetu, bo tą komunikację tak zarządził sobie, prawda, dzisiaj świeży felieton poświęcony tak. Robertowi Lewandowskiemu, zapraszam. Tak. Na TVP Sport.pl. I tu żeśmy zgadzili z dyrektorem Szkolnikowskim między innymi, że Łukasz będzie to dawał, prawda, dalej. Gdyby jakiś tam, prawda, błąd wyłapał, no to proszę, żeby, prawda, poprawił czy stylistycznie. Co sądzę? Jestem z szacunkiem. Gdyby pan był trenerem reprezentacji, też będę starał się pana pomóc. Nie będę pana krytykował, okay. Bo wiem, jakie sam popełniałem błędy, bo takie na pewno musiały być, ale jednocześnie uważam, że musimy darzyć go sympatią z tym, że to, co napisałem w tym obliczu dymisji i teraz, w ostatnich 2 zdaniach dzisiejszego felietonu, dzisiaj i pan Sousa, i
Robert Lewandowski jest skazany na monitoring tego, co robią, prawda, koledzy, bo te dwa treningi będzie miał tak samo jak Jurek Brzęczek, czyli nic się nie zmieniło i dlatego Zbyszek Błaniek ma arcytrudne zadanie. Decyzja, jaką podjął, jest arcytrudna, jak to mówią, powiedzmy sobie językiem literackim, po owocach ją, prawda, poznamy dopiero, a jednocześnie nie wymagałbym, bo to będzie w innym peletonie, nie wymagam od tego trenera, na pewno tylko i wyłącznie wymagam w tej chwili, na ile trener przekona, sądzę, że tak, bo to był wspaniały, cudowny zawodnik o doskonałym spojrzeniu na grę, wyszkolenie, który wie, co to znaczy podporządkować swoje umiejętności drużynie, mówię o Sousie w tej chwili, on tylko musi od nich wymagać w tym pierwszych trzech meczach dyscypliny taktycznej i realizacji planu, jaki on ustali. Tak ja będę oceniał te mecze, a nie inaczej. I nikogo nie mam zamiaru przede wszystkim, przepraszam, pouczać, czy patrzeć, że ja robiłem kiedyś coś inaczej. Nie, to jest inna w ogóle piłka nożna, ale to będzie inny materiał, który też będę pisał. No dobrze, może o Haalandzie i Mbappé to za chwilę. No, skoro już to pytanie się pojawiło, to zadam. Ja bym chciał jeszcze jednak do samego pana trenera. No ale dobrze, jeszcze to pytanie odnośnie spraw bieżących, bo zachwycili nas ostatnio ci młodzi. Erling Haaland z Borussii Dortmund i Kylian Mbappé z PSG. Zupełnie inny typy zawodnika, no. Natomiast którego pan ceni na ten moment wyżej? Świetnie pan to określił, ale tak. Mbappé jest w moim odczuciu bardziej indywidualistą, natomiast Haaland jest jednak bardziej podporządkowany, bo on rozegra akcję, tak jak widziałem to przynajmniej ostatnio. Wyjście, szybki dribbling, podanie, wyjście, strącenie piłki takim bardzo ładnym łukiem, tak jak to Niemcy zawsze uczyli. Jest bardzo mobilny. Jest to bardzo dobry zawodnik, na pewno jest to te najnowsze dziecko, powiedzmy, piłki nożnej Mbappé i to będzie w tej chwili na pewno dwóch zawodników, którzy w zasadzie no, będą zmierzali. Czy dogonią, powiedzmy sobie, Ronaldo, Messiego w popularności, ale przede wszystkim w jakości gry. Bo popularny można być z wielu względów. Tak. Natomiast będzie się liczyła jakość gry i jak będziesz, prawda, oceniany, bo znowu między Ronaldo, znakomicie wyszkolonym zawodnikiem, cudownym zresztą, a Messi są różnice. Messi gra dla drużyny i dla siebie, a Ronaldo, przepraszam, gra dla siebie. Tak jest moje zdanie przynajmniej. Tak jest pana zdanie, no dobrze. Ten czat przewija nam się tu bardzo dynamicznie. Ja bym chciał jeszcze oddać tym osobom, które wcześniej zadawały pytanie w zakładce społeczność. Grzylu pytał, jakie jest pana pierwsze wspomnienie z dzieciństwa związane z piłką nożną? Tak urodzinowo zapytam. Tak jak każdego dziecka. Podwórko, gra, stłuczone kolana, awantury, wybite szyby, matka, która goni, która jeszcze przyleje w razie czego, bo sąsiedzi się kłócą. To są te wspomnienia, które życzę wszystkim dzieciom, żeby jednak tak samo to odbierały. A jeżeli będą tak grały, chociaż dzisiaj mamy orliki, podwórka się nam skończyły i w zasadzie od tych podwórek, których już nie mamy, w zasadzie nie możemy zrobić wyniku na wielkiej imprezie, jeżeli chodzi o, prawda, o seniorów. Rogal DHL pyta to pytanie, które zadał również Mrał Miał, wspaniała ksywka, dzień kota niedawno. Na społeczności to pytanie pojawiło się teraz też na czacie. Jakie są obecnie pana relacje z Jackiem Gmochem? No normalne, to znaczy widywaliśmy się bądź co bądź, bo ostatnio w Polsacie, kiedy pan Jacek Gmoch, kolega mój, który jest starszy ode mnie o rok, my się znamy jeszcze przez wiele lat, prawie 60 lat, on grał w Niczu Pruszków, ja grałem w ATSW, graliśmy przeciwko sobie. Potem spotkaliśmy się, kiedy ja byłem trenerem reprezentacji młodzieżowej, nawet sam prosiłem, żeby Jacek się zapisał na kurs instruktorski, bo chciał być koniecznie trenerem i żeśmy współpracowali w tych ramach, które no, przydzielił nam wtedy, prawda, Górski, mnie jako etatowego trenera, a Jacka, który no, po ciężkiej kontuzji, bo przypomnę, on złapał tą kontuzję wyjątkowo, to była makabryczna rzecz, a bądź co bądź, był to no, prawie, że jeśli pamiętam, około 40-krotny, jeśli nie 50-krotny reprezentant Polski. Twardy, bezwzględny. Ciężko było z Jackiem rzeczywiście wygrać jakikolwiek pojedynek i bardzo wszechstronny, bo w swoim czasie również grał na środku napadu. Także w zasadzie tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, ponieważ wiele rzeczy przeczytałem w wielu, prawda, publikacjach i wywiadach nieprawdziwych i postanowiliśmy, że będziemy w zasadzie z sobą mieli no, stosunek tak, jak powinni mieć w naszym wieku ludzie inteligentni, mądrzy, ale nie wypowiadamy się na swój temat. Ja życzę, powiedzmy sobie, jemu, jego małżonce Steni, bardzo mądrej kobiecie, Paweł, znakomicie wyszkolony, zresztą no, młodej klasy biznesmen. Jeżeli będzie potrzeba, na pewno pomogę, ale sądzę, że niech każdy zostanie przy swoim stanowisku, bo ja swojego nie zmieniam, co starałem się w książce tej wyjawić. Tak jak to było naprawdę. Mało tego, bym zdziwiony, że inni autorzy książek, którzy pisali, prawda, nie zwrócili się do mnie, bo jak pan widzi, tutaj ludzie nas oglądają, ja jeszcze żyję, więc trudno było nie spytać mnie o opinię, o zdanie w danym temacie, a nie pisać sobie tak, jak ktoś sobie tylko zażyczył. Także i na tym byśmy poprzestali. Ja naprawdę, jeżeli będzie trzeba, mam o tym, że to wie, jeździliśmy razem, woziła nas, prawda, wóz z Polsatu woził i Jacka i mnie tym samym samochodem, żeśmy przyjeżdżali, żeśmy uczestniczyli przy jednym stole w rozmowach, w dyskusjach, tak jak i u nas dzisiaj robimy to w studio. Okej, okay, czyli nie ma problemu. Jeszcze pytanie, jaki mecz reprezentacji Polski wspomina pan najlepiej? Pyta Wojtek Kałuża.
i zakładam, że jest to może być ale... to zarówno mecz prowadzony przez pana, a no właśnie, no czy bo... przez Kazimierza Górskiego, jak i zupełnie mecz jakiś na przykład z późniejszych czasów. Dla pana to taki... jest, to, tak, tylko znowu, mecz meczowy jest nierówny, bo jednak no, jasne, co byśmy nie powiedzieli, inaczej były te Mistrzostwa Świata, gdzie myśmy jechali jako drużyna Kopciuszek, no tak traktowała też i opinia publiczna. W 74 pamiętam. Oczywiście, tak. Mało tego, to było powiedzmy sobie potwierdzenie w cudzysłowie, bo świat uważał, że wygraliśmy Mistrzostwa Krajów Socjalistycznych, zdobywając złoty medal w 72 roku na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie akurat byłem szefem grupy obserwatorów, w której jednym z członków był Jacek Mok, Witek Dłużniak i mój przełożony Talaga, który z kolei mnie podlegał, bo ja byłem szefem ekipy. Bardzo dziwne czasy ten Polska miała. W każdym bądź razie z tamtego czasu no na pewno kluczowym był mecz, przede wszystkim ten pierwszy z Argentyną, wygrany po dramatycznym z tą meczu, mimo że myśmy byli stroną przewodniczącą 3-2, jak pamiętacie, doskonały ten mecz, no i potem ten dalszy przebieg turnieju. Natomiast kolejne fazy, 75 rok, chyba najlepszy mecz w historii, za czasu, prawda, świętej pamięci Kazimierza Górskiego, to jest mecz tutaj, kiedy spóźniony Cruyff przyjeżdża, dziennikarze chcą, żeby on udzielił wywiadu, jego menadżer mówi, że owszem, tak, kosztuje to tyle i tyle w hotelu o tej godzinie, kiedy myśmy udostępnili im połowę boiska, bo myśmy kończyli już trening na rozgrzewkę i ten wynik 4-1, wspaniały mecz, dwie bramki Szarmacha, jak pamiętam, Hagadocha, Lato, no mecz cudowny, co nie znaczy, że 3 tygodnie później, to jest właśnie fenomen piłki, oni nas z kolei pokonali 3-0 po 2 bramkach Helsa, taki łysawy jak ja dzisiaj, także ci, co oglądali ten mecz, to mają skojarzenie się z moją fryzurą. No tak, było. To był parę... A za moim mecz z Holandią. Mecz z Holandią. Ja z Holandią nie miałem przyjemności nigdy meczu przegrać. 1-1 mecz towarzyskim, 2-2 dramatyczny mecz, obywanie chmury. No, nasza telewizja też miała tutaj, wiem, że kłopoty. Nawet rozmawiałem tu już parę razy z Łukaszem Zarzeczym. Mówię, może sprowadźcie chociaż ten mecz, pokażcie, jak żeśmy wtedy grali. Bo tam są piękne bramki Kowalczyka, Koźmiński Marek, dzisiejszy, prawda, wiceprezes. To był bardzo dobry mecz naszej drużyny, mimo i dlatego apelowałem w tym felietonie, o którym żeś mówił, prawda, że napisałem te ostatnie dwa felietony. Bo dzisiaj tak samo powtórzę jeszcze raz. Jeżeli zawodnicy, to co apelował Robert Lewandowski do nich, kto dzisiaj jeszcze raz powtarzam, nie chce być lepszy niż był wczoraj, niech naprawdę nie uprawia sportu wyczynowego, niech się w to nie bawi w ogóle, bo nie ma żadnych szans. Jeżeli oni się nie przygotują w swoich klubach, ciężko będzie cokolwiek wymagać i panu Paulo Sousie od tych zawodników w tych dwóch meczach, gdzie on nie ma jeszcze na to wpływu. On będzie miał dwie jednostki treningowe. Z dużym szacunkiem będziemy obserwowali ten mecz i z pokorą, żeby, broń Boże, bo już tutaj czytam wiele takich felietonów, czy to już zawodników się proponuje trenerowi, ale jeszcze treningu nie brać, już mu się proponuje zawodników. No ciekawi właśnie, dlatego ludzie. Podejrzewam, że... Cała Polska, to jest nasza dlatego Polska. Dlatego podejrzewam, że odpowiedzi na to pytanie konkretnie od pana nie uzyskam. Gdyby absolutnie został... Nie. To było, wie pan, to jest nieetyczne i niegrzeczne. No tak, nie. Jeżeli były trener reprezentacji, jeszcze tak jak ja nim byłem, z lepszym czy gorszym skutkiem, bo niestety nawet jak moi synowie przychodzili mnie pytać i żona szła w kuchni, mówi, nie pytajcie ojca, bo się nie zakwalifikowałem przez świata Europy, róbcie po swojemu. Bo kobieta tak zawsze panu prawdę powie. Tak jest, to prawda. Chociaż mówi się, była piosenka, nie wiesz nigdy kobiecie, ale to nieprawda. Ale akurat tutaj miała rację niestety. I dobrze, no i jej się słuchają do dzisiaj zresztą. I bardzo słusznie. Wątki, mam taką koncepcję, że te wątki historyczne będziemy przeplatać z aktualnymi, bo kibice też domagają się pana opinii na bieżące tematy. Sebiks, strasznie się tutaj o tą Pogoń upomina, więc Sebiks, specjalnie dla ciebie ukłon, jest pytanie o Pogoń. Jak pan ocenia obecną drużynę Pogoni Szczecin i czy ma ona realnie szansę zdobyć Mistrzostwo Polski? Wie pan, to nie sztuką jest dzisiaj oceniać Pogoń. Przepraszam bardzo, że tak mówię, z szacunkiem. Ja pamiętam bardzo smutną minę pana prezesa, prawda, Mroczka. I wtedy Stolarczyka. Akurat byliśmy z Eurosportem, wtedy komentowałem mecz z Owackim i myśmy ich obserwowali, kiedy oni przegrywali mecz wtedy ze Śląskiem Wrocław. Potem odchodzi, prawda, Stolarczyk, wraca też mój były zawodnik, dziękuję mu jeszcze raz za bramkę, którą strzelił w meczu z Anglią, Darek Adamczuk. I w tej chwili stanowił znakomity duet, znakomitą parę, mądrą, spokojną, realizacja spokojnego planu. I w tej chwili, kiedy ja pierwszy mecz, jaki jeśli pamiętam, wygrał wtedy Kostaruniaj, to był mecz z Wisłą Kraków, huraganowy wiatr, porwało mi ten balon, że myślę, tam tragedii, mało do tragedii nie doszło, to wyrwało raczej z tymi kotami i przyleciało nad wielkim murem. I kolejne mecze, mieliśmy przyjemność z nim, prawda, porozmawiać, moim łamanym niemieckim. Uważam, że to trener naprawdę bardzo rozsądny, spokojny, stonowany. Podchodzili zawodnicy i poradzić sobie z tym jest bardzo trudno. Jednak odejście w jakimś sensie tutaj buksy mu na pewno pokrzyżowało plany. To jest dużo sztuką trenera, jak to uzupełnić. Oni teraz też szukają, wprowadzili Zachowicza. Zespół jest dobrze ułożony. Ale obrona jaka przede wszystkim? Nie, no wie pan, to już nawet mówili ci wszyscy, co oglądamy, przecież bądź co bądź w tych wszystkich, prawda, studiach NBA, jak oglądamy, to jest znakomity
pokaz, bo są bądź umiejętności. Obroną wygrywa się tytuły, a atakiem wygrywa się poszczególne mecze pojedyncze. Nawet można zrobić puchar w takim meczu. I tutaj oni rzeczywiście te 9 bramek straconych, jeśli mnie pamięć nie myli. Albo nawet 8. Chyba, że teraz 9 stracimy. No dobra, nie będę się z panem kłócić. Ale nieważne, czy 8, czy 9. To rzeczywiście jest dobry prognostyk, ale to trzeba będzie w tej chwili utrzymać, prawda? Jest. Oni mieli 8 meczów, a to jest chyba największy problem polskich drużyn w ekstraklasie. Utrzymać widzimy, na dłużej niż te kilka tygodni. Niech pan zobaczy. No, wydawałoby się, kto by przewidział, nikt by nie przewidział, że przyjeżdża Legia do Podbeskidzia i przegrywa mecz, prawda? I tak samo Legia... A rewelacyjny Raków tak źle zaczyna na przykład rundę wiosenną. Nie, dla mnie nie. To jest bardzo dobry trener, świetnie ułożony zespół. Trzeba powiedzieć, że ten trójkąt, pan właściciel Świerczewski, pan prezes Cygan i Marek Papszun. Gratulacje, bo wrócimy od razu do pogoni, do twojego pytania. Co to znaczy zaufać trenerowi? Czwarty rok pracy ma Kostanic, czwarty rok pracy ma Papszun, a więc stabilność pracy zabezpiecza to, że można wyegzekwować, nauczyć, doskonalić te elementy, które się wprowadziło do pracy. A ci, co pracują krótko, pracują jak strażacy na co dzień, tak jak w tej chwili strażakiem, w jakimś sensie, w cudzysłowie, nie obrażając go, bo miał świetne rezultaty, nie wiadomo dlaczego go z Arki zwolniliśmy, Leszek Ojrzyński, bądź co, bądź właśnie w Stali Mielec, a ten mecz się toczy, ale nie widzimy wyniku. Zaraz nam tu powtórka, koledzy nam ale podadzą. Coś podejrzewam, że tu mamy 0-0. No dal. I coś chyba. Panie trenerze, wspomniał pan Darka Adamczuka, mecz z Anglią. Napisał dzisiaj do mnie przed naszym nagraniem Bartosz Nosal, pasjonat historii piłkarskiej, który ma pewną zagwozdkę. Mianowicie, chodzi o głośną sprawę koszulek reprezentacji załatwianych na ostatnią chwilę i zastanawia się, przed jakim meczem to w końcu było. A, widzisz. No właśnie, rozmawiałem wczoraj z Grajewskim na inny temat. A jest, dobrze, tak. I nie wiem, czy to właśnie nie było przed podobno tym nawet meczem były z Anglią. Dwie takie sytuacje. Ja wiem o jednej. Adamczuk mówił, że... kadencji. Okay. Nie. Chodziło o co innego. Mianowicie, mieliśmy rzeczywiście... Koszulki HSV, tak? Tak, mieliśmy koszulki HSV Hamburg. Zresztą tutaj pomógł świętej pamięci mąż Krysilowski, Henioloska, który był wiceprezesem związku. Pomógł Andrzej, prawda, Grajewski, tak to muszę określić. I nam te koszulki dowieziono i w nocy jeszcze na HSV naszywano. No, prawda, orzełki, w takich żeśmy, prawda, koszulkach grali i to świadczy najlepiej o dzisiejszym poziomie organizacyjnym funkcjonowania reprezentacji narodowej i tego, co się działo, powiedzmy sobie, w tamtych latach, a nie było to tak dawno, bo to jednak jest przedział, mówię o 89-93. Moim zdaniem Anglia, tak. To była duża awantura zresztą, bo przyjeżdżał prezes Dziurowicz świętej pamięci, przyjeżdżał trener Górski świętej pamięci, była duża dyskusja i nawet, no... Piotruś Czachowski, znakomity zawodnik, dzisiaj w Wilewem, prawda, i w Forsacie występujący, zadał pytanie. A Piotruś zawsze naprawdę bardzo rzadko występował w takich kwestiach i bardzo przepraszam, panie prezesie, ale to jak to wy nie interweniujesz? Wy nie wiecie, jaki macie sprzęt? To o czym tu dzisiaj rozmawiamy? Mówimy, jutro jest mecz i tak dalej. Kompromitacja. No niestety tak było, więc jeżeli chodzi o, żeby tego pana nie tyle usatysfakcjonować, co potwierdzić stan faktyczny, bo ja tu mam mówić razem z panem o faktach, które były. I ten fakt ja potwierdzam. Ja potwierdzam ten fakt. Panie trenerze, to jest bardzo ciekawe pytanie. Właśnie, widzę, że mój wydawca czyta mi w myślach. Chciałem je zadać właśnie pytanie z czatu od Michała Lorneckiego. Jaki był najtrudniejszy zawodnik, jeśli chodzi o charakter, z którym przyszło panu pracować? Było parę mocnych charakterów na pewno w pańskich drużynach. Oj, było. Nie, na pewno tak. No, zupełnie inaczej, bo się świetnie uzupełniali w Legii. Wiadomo, no, świętej pamięci Kazimierz Dejna, cudowny zawodnik. Być może... Jaki to był facet tak prywatnie? Nie, no wie pan, ja go znałem jeszcze, bo znowu, no, trzeba by wrócić do historii krótkiej świętej pamięci Kazika Dejny. Zresztą dzwonił dzisiaj, bo będzie teraz wystawa poświęcona Górskiemu. Właśnie dzwonił do mnie dzisiaj kustosz, bądź co bądź Legii mnie zaprosił, na czwartego będzie otwierana na Legii. Sądzę, Kazik był, to był środkowy napastnik, to nie był w ogóle pomocnik, który się zaczyna. Tak był powołany na centralny obóz seniorów, gdzie mieliśmy około 132 zawodników. Ja jako najmłodszy trener też wtedy pracowałem na tym obozie centralnym i dopiero zawodnika ze świętej pamięci Kazimierza Dejny, że tak powiem, uformował go ten, po którym ja potem obejmowałem Legię świętej pamięci, znakomity, chyba jeden z najlepszych trenerów, nie oceniam innych, Jarosław Bejwoda. I on, mając partnerów, miał Lucjana Brychczego, genialnego piłkarza i zupełnie inna postura, inne walory i tak samo wysoki świętej pamięci Bernard Blau, miał znakomitych partnerów przy sobie, których się mógł wiele nauczyć, plus wiedza, prawda, trenera i tak dalej. Zresztą z nim bardzo związany był wspomniany już tutaj dzisiaj, o ile pamiętam, Jacek Mok, bo oni też dość ciężko zresztą ćwiczyli i po zajęciach, jeżeli chodzi ze sobą, o... Tak, z Dejną. Tak, z Dejną, bo... No, było to takie, prawda...
w zasadzie pobudzające dla Kazi Odejny. Świetny zawodnik techniczny, olbrzymie, prawda, widzenie pola. To, co my dzisiaj nazywamy, że to był taki urodzony, powiem co, bądź przywódca, zresztą to się potwierdziło, bo nawet w Argentynie, kiedy byłem zaproszony do współpracy już jako trener Legii, bo miałem to napisane, prawda, w kontrakcie, że muszę stawiać się na każde życzenie Górskiego i zostawiać Legię, bo inaczej nie chciano mnie wtedy z PZPN-u puścić. Tak samo tutaj, po tym niestrzelonym karnym, też decyzja była i zarówno i Gmocha, i samej drużyny, że będzie następnego karnego strzelał Odejna. To świadczy o pozycji zawodnika. Jeżeli chodzi o trening, żadnych kłopotów. Kazik się mieścił na wszystkich sprawdzianach, które ja przynajmniej robiłem w tak zwanej, powiedzmy sobie, w połowie grupy. Ani z przodu. No brylowali. Ale wtedy u niego najważniejsze było to. No nie, kochany, no zawsze się mówi, że jak jest głowa, no to jest z czego potem pobrać. Panie trenerze, wracając do tych charakterów, do trudnych facetów. No miałem kilku zawodników, ale to musiałbym wrócić do takich szczegółów, o których nie mogę powiedzieć, bo jeszcze żony oj, są. Oj, z pana wyciągnąć. Nie mogę tego powiedzieć, bo to było, ale nie. Wszystkich jednak mieliśmy jedną myśl, mimo że powiedzmy sobie, sam jestem rozżalony i dla siebie, i jednak to, żeśmy nie awansowali, a mieliśmy naprawdę silną drużynę, z tym, że proszę nie porównywać, bo jak się awansuje 4 drużyny czy 8 do mistrzostw Europy, to nie 20 pary, jak tu się nie wszyscy tutaj zakwistują, bo nie ma czym. Tym bardziej, że starczy popatrzeć na grupy, w których się grało, co nie znaczy, że jest to marzeniem i każda drużyna musi ze swoim trenerem, ze swoim sztabem, który na to odpowiada, walczyć zawsze o zwycięstwo i to powinno być zawsze przesłanie. Panie trenerze, sporo pytań dotyczących futbolu, zaraz będziemy je dalej zadawać, ale chciałbym na chwilę odbić od tego. Czy inne dyscypliny pana interesują? Czy jeszcze znajduje pan czas poza piłką nożną? Tak, no bo na przykład musimy, słuchajcie, o 20 kończyć, bo o 20 przyłączamy się na mecz reprezentacji Polski. W baskecie gramy dzisiaj z Hiszpanią. Czy na przykład z Waczyńskim w składzie. I proszę bardzo. Androide Machiavelli o wspaniałym niku pytał na społeczności, czy interesuje się pan koszykówką, jak się zapatruje pan na mecz z Hiszpanią. A pan trener już wie, że Waca wraca, no coś pięknego. W 58 roku, kiedy wielu osób jeszcze nie było od was na świecie i z tych pytających również, w szkole TBD1, gdzie żeśmy chodzili ze świętej pamięci naszym słynnym kardiochirurgiem Zbyszkiem Religą. TBD1 to była Polonia Warszawa, zresztą znakomita drużyna w koszykówce, a myśmy akurat jako TBD1 byli mistrzem Warszawy szkół ogólnokształcących w koszykówkę. Na ostatniej stronie sportowca jestem na tym zdjęciu, jest tam puchar sportowca w rękach Michałów, bo ja jako ojciec miałem na drugie Michał. Aha. Także graliśmy w koszykówkę, ale nie pojechaliśmy na mistrzostwa Polski, bo tylko jeden z nas, młodszy Mateja, zawodnik Polonii Warszawa, był koszykarzem. Reszta to był hokeista, piłkarz nożny. No tak było. Piłkarz nożny, bo taka była wszechstronna nauka. Ale AWF, takiego, nie, takiego miałem profesora po prostu, który jednocześnie uczył PW. Przypominam tym, co o tym nie wiedzą, to było przysposobienie wojskowe. Jednocześnie uczył wojenia fizycznego. Kto miał cenę dostateczną, nie mógł grać w reprezentacji szkoły w żadnej dyscyplinie sportowej. Także miał taki samobić nakręcający się, że chciałeś grać, a kto nie chciał, jak dziewczyny na to patrzyły, to każdy chciał grać, prawda? Przed kim mieliśmy się, prawda, popisać. Także to też był taki, powiedzmy sobie, ten moment motywacyjny znakomity. Także tak, no w piłkę ręczną, jak pan wie, grałem również w reprezentacji Polski i w 11-osobowo powiedziałem, że to umrze śmiercią naturalną i tak to się skończyło. W 7 również, ale grałem tylko w jednym meczu, chyba z Polska czy Słowacja, w Łodzi, jeśli pamiętam, nawet się wybieram, zaprosili mnie do Polskiego Związku, prawda, piłki ręcznej. No i grałem w pierwszej lidze, byłem nawet krótko grającym trenerem, kiedy zwolnili trenera. Nie będę mówił kogo, bo nie żyje człowiek już i byłoby to źle zrozumiane. To 3 miesiące musiałem prowadzić drużynę, dopóki nie zatrudniono trenera i musiałem wyrzucić swoich 2 najlepszych kolegów na 2 tygodnie, a chyba że chcą wrócić wcześniej, jeżeli się podporządkują, bo na razie ja tu jestem trenerem, jako student akademii fizycznego, to nie. I albo ja tu będę kierował, albo wy będziecie kierowali, obydwaj grali w reprezentacji Polski. No i musieli się podporządkować. Nie miałem jakichś kłopotów. Usuwałem i lepszych zawodników, potem piłce nożnej za niesubordynację, bo takowe się zdarzały. Panie trenerze, dużo życzeń. Pozwolę sobie kilka zacytować. Lider 100%. Panie Andrzeju, bardzo cenię pana za ogromny profesjonalizm w wypowiedziach, komentarzu, za wielką wiedzę o piłce. Dla mnie jest pan jednym z najlepszych ekspertów piłkarskich w Polsce. Jan Szyc pisze, 100 lat, panie Andrzeju. Kto pana zdaniem może okazać się czarnym koniem na nadchodzących mistrzostwach Europy? To jest zawsze trudne. Jakie drużyny zagrają w wielkim finale? Ja panu powiem, chciałoby się, z tym, że nie ma na razie żadnej przesłanki, nie ma, bo jednak wie pan, automaty, spójność ruchu. Ja sam zresztą w tej książce z Jurkiem Chromikiem napisałem taki krótki, tak jest moje osobiste zdanie, nikt się nie musi z tym zgodzić. Piłka staje się, użyłem tego określenia, używam dalej, apozycyjna. Niech pan zobaczy nawet ostatnie mecze, bo wiem, że pan to oglądał. Już chodzą obrońcy środkowi w akcję ofensywną, ich nie interesuje. To jest automat, on się nawet nie ogląda w lewo, w prawo, czy ktoś go zastąpi, bo oni mają to wszystko przerobione, szczególnie jeżeli chodzi o
zespoły, prawda, klubowe. W reprezentacjach troszeczkę groźniej. Przypomnę natomiast, że aktualny mistrz świata zajął chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, 27-28 miejsce, jeżeli chodzi o samo posiadanie piłki, bo to jest drużyna, która bazowała na szybkim kontrataku, właśnie między innymi. Francja na mundialu, tak? Tak, tak, tak. Francja właśnie z Mbappé między innymi. No tak. Giroud, którego bądź co bądź wyrzucił świetnego zresztą Benzemę ze względów tylko i wyłącznie moralnych. Tak rozumiałem decyzję, prawda, Deschampa. Ja i co to prawda znaczy, jeżeli chodzi o zgranie drużyny, poświęcenie się. Miał inną rolę do spełnienia i on ją spełnił. Mało tego, no sam pan widzi, że zmiany były, są i będą. Przecież Klopp, który ostatnio tylko przegrywa, dobrze, teraz ostatni mecz wygrał i to też bardzo szczęśliwie, muszę powiedzieć, po fatalnych błędach, to u nas by dawno już w lidze nie pracował po 5-6 porażkach. A, no właśnie, i tak dalej. Ale to jest inny temat zupełnie. Chcę panu powiedzieć, że piłka zmierza do tego, że naprawdę to będzie coraz bardziej się wszystko przemieszczało, jeżeli chodzi o grę. Już jest w tej chwili zanik między pierwszą linią a drugą linią, aczkolwiek tacy zawodnicy jak Mbappé. Mbappé jak będzie miał pole, będzie grał. Jak będzie zmuszony do ataku pozycyjnego, jest słuszna decyzja Deschampa, już musieli stworzyć co innego. Oddamy wam inicjatywę, zaatakujcie nas, stwórzcie nam wolne pole, my przejdziemy. Ale być może to ja nie mam racji. W każdym razie ja hołduję zasadzie, że piłka zmierza w kierunku zdecydowanie apozycyjności, bo oczywiście poza bramkarzem, który też już umiał, dzisiaj musiał umieć grać doskonale nogami, dlatego uczestniczą we wszystkich małych grach, żeby mieli tą piłkę, prawda, opanowaną. Dobrze. Ale to nie jest odpowiedź na pytanie o Mistrzostwo Europy. Nie, nie, bo nie umiałbym się pokusić w tej chwili zdecydowanie, bo dam przykład. Jeżeli, jak to jest trudno, powiem panu pytaniem na pytanie. Obydwaj wiemy, że 66 rok Anglia jest mistrzem świata po tym trudnym meczu, prawda, z Republiką Federalną, prawda, Niemiec wtedy. Do dziś nie wiemy, była bramka, nie była bramka, dyskutujemy i potem dopiero jest chyba brązowy medal na Mistrzostwach Europy i do dzisiaj nic. A liga jakaś silna, ale nie mają tam miejsca tak w tych meczach Anglicy. Kluby zupełnie nie mają przełożenia. Nie na mają oczywiście, że nie mają. I dlatego jest taki kłopot. Dzisiaj my też przecież na upartego, gdyby Zbyszek Boniek, który przewodzi związkowi, nie wiem, czy to jest zgodne z przepisami, robił w przeddzień mistrzostw, prawda, Europy, to nasza liga na przykład mogłaby grać, a nawet jak są puchary europejskie w przeddzień. No tak, gdyby się bardzo uparł, to miałby wolne terminy. To bo prawda. Nie wiem, kto będzie jeszcze korzystał w tej chwili z tych, co nam zostali w lidze, bo cała młodzież została wykupiona. Skład 16 ludzi gra w tej chwili we Włoszech, prawda? Jeżeli dobrze powiedziałem, że gra, bo dwóch, trzech gra, a reszta w drugiej lidze grywa raz na jakiś czas. Dwa ciekawe pytania od pana Marcina Klonowskiego. Po pierwsze, jak pan wspomina pracę w Chinach? Niech pan nam trochę opowie o tym kraju swoją drogą, skoro wspominamy reprezentację Polski w koszykówce. A po drugie, jakie są różnice według pana między dawnym futbolem a obecnym? No, takie dwa pytania. Zacznijmy od Chin może. Tak, od Chin, tak. No więc ja tam pojechałem na zaproszenie. Myśmy pojechali z reprezentacją Polski w składzie tylko krajowym na turniej, gdzie grała reprezentacja olimpijska Czech, Rumunii, Chin i nasza krajowa drużyna. I po tym wszystkim nie minęło chyba z 8 lat i oni mnie zaprosili najpierw na wykłady dla trenerów, ich trenerów reprezentacji narodowej i reprezentacji młodzieżowych. Widocznie im się to podobało, to co ja im mówiłem. To akurat jest moment, kiedy no, ten, który ustawił Chiny, że tak powiem, politycznie i gospodarczo do dnia dzisiejszego, bo akurat potem był jego pogrzeb, nazywał się Deng Xiaoping, to słynne powiedzenie potem w dyplomacji, jego chyba w ONZ-cie, a jeżeli nie, no to mnie poprawią ci, co się na tym lepiej znają. Nieważne, czy kot jest biały, czy kot jest czarny, ważne, żeby łowił myszy. Decyduje skuteczność. Tak jest odzwierciedlenie tego, co on powiedział. A on był jednocześnie prezesem Chińskiego Związku Brydża Sportowego, bo on studiował za granicą, miał karę śmierci, banda czworga, żona Mao Tse-tunga chciała opanować kraj i tak dalej. Nie dało się, bo zapomnieli, że ona z armii odpowiadał i armia go oswobodziła. I on zrobił porządek i on puścił te prawda, Chiny, stworzył tą, powiedzmy sobie, mini, że tak powiem, ten socjalizm się kończył, tak zwaną gospodarkę wolnorynkową. I dzisiaj Chiny są wielkim potentatem w tej chwili gospodarczym. Piłka nożna. W tej chwili jest, bo robiliśmy między innymi w Polsacie, razem z panem Iwańczykiem i Rojkiem komentowałem mecz Ligi Chińskiej. Pan Marian Kmita miał to w swoim, prawda, pakiecie. Teraz chyba też 2-3 mecze słyszałem pana Lacha, jak komentował. Wielu zawodników zagranicznych było, po 3 zagranicznych. W tej chwili skróciło im się, bo nowy prezydent Xi Jinping nakazał, że mają w poszczególnych regionach, są nawet lekcje wychowania fizycznego z piłki nożnej w szkołach i mają chyba być w 40 roku najpóźniej, bo jeżeli się ja nie mylę, mają być w pierwszej czwórce na Mistrzostwach Świata. Polecenie do wykonania. A w Chinach się nie dyskutuje. Kogo z tego rozliczać potem? No nie wiadomo, czy prezydent jeszcze będzie prezydentem. Natomiast takie są opcje. Chiny olbrzymie, wtedy było w Szanghaju, bo ja byłem, no cudowne, piękne.
piękne miasto, tak jak Paryż, Londyn, Rzym. Kto nie był, zachęcam do obejrzenia. No ale znowu, ja pracowałem w trudnych warunkach. Dzisiaj, jak mnie po 8 latach zaprosili, czyli jeżeli ktoś mnie zaprasza, potem wszystko opłaca, pokazuje mi 11 boisk pięknie oświetlonych, piękne centrum, a ja miałem za Szanghajem boisko jedno, trawiaste, które było naprawdę trudne, było na nim. Oni przygotowali jak mogli. To jest różnica rozwoju, że tak powiem, Chin. Jest rozwiązani, są doskonale z Niemcami. Taki kamień milowy podłożył wtedy trener Schlappner niemiecki. Potem on reprezentował firmy chińskie, jeżeli chodzi o gospodarkę. Potem przyjechał znakomity trener Bayernu Monachium i teoretyk, i praktyk, pan Dieter Kramer, który reprezentował FIFA, więc żeśmy porozmawiali, że tak nie wolno ćwiczyć z młodzieżą, co ja się sprzeciwiałem, niby mi nie biegały dzieci po betonie, tylko mają zabezpieczyć wszystko i tak dalej, bo jak on to powie w imieniu FIFA, to będzie inaczej brzmiało, jak ja powiem inaczej. Mhm. Ale jakoś tam się dogadywaliśmy dobrze, potem przyszli do mnie, na kogo mają głosować, czy to jak będą, prawda, jakieś decyzje, prawda, w FIFA, na kogo by lepiej głosować. Więc doradziłem im, jeżeli każdy wie, na kogo powinien głosować, to tak zadecydujcie tutaj, bo chyba decyduje nie jednostkowo, tylko macie demokrację w kraju. Więc im się to bardzo podobało i na tym się tematy kończyli. Liga silna, liga chińska, tam zdobyłem wicemistrzostwo Chin. Bo ja przyjąłem po trenerze bułgarskim, ja przygotowałem reprezentację młodzieżową Chin do 8 igrzysk ogólnochińskim. Zdobyliśmy, tylko ja już potem byłem trenerem Shenhua Shanghai, bo trener został zwolniony, a ja nie spojrzałem w kontrakt, miałem podpisane właśnie z nimi umowę i musiałem przejść, ale dalej miałem nadzór i moi asystenci prowadzili tę drużynę. Zdobyliśmy brązowy medal na tych igrzyskach ogólnochińskich. Piękny stadion na ponad 100 tysięcy ludzi. Dwie inauguracje z Samaranchem. Pierwsza, taka właściwa, prawda, kiedy wszystko sprowadzono. Kosztował ponad miliard dolarów ten stadion, znakomicie zresztą sporządzony. Że to jest potęga. Chiny teraz budowali drugie lotnisko w tej dzielnicy Pudong za Szanghajem, bo pierwsze jest centralnie. Zresztą miał fajne przygody, bo konsul kiedyś się miał odebrać, prawda, moją żonę, jak przyjechała, bo była nauczycielką, więc mogła tylko w wakacje przyjechać, bo trzeba się wtedy poświęcić tylko i wyłącznie pracy. Ja pracowałem bardzo ciężko w Chinach. Wstawałem raniutko w ośrodku zamkniętym poza Szanghajem. Pisałem na tablicy cały trening, jak to będzie wyglądało, jaki jest czas ćwiczenia, jakie są obszary wypoczynkowe, dlaczego, bo nie mam czasu krzyczeć na boisko i wołać tłumacza przecież, żeby to wszystko przetłumaczył. Także oni to wszystko wiedzieli. Także cały dzień miałem pracy. Wszyscy zamknięci w ośrodku, do żony, albo do matki, do ojca, bo miałem tych młodych chłopców, ściągnąłem z tej reprezentacji swojej młodzieżowej do Chin, tych najbardziej zdolnych, to co już to tłumaczył mi w swoim czasie i Niemiec ten Kramer, tak zwane partnerstwo z dystansu. Czyli ja pana ściągam na czwartkowy trening jako najzdolniejszego juniora, pan ćwiczy, ja się panu przyglądam i odchodzi pan do swojej drużyny. Za tydzień znowu ściągam pańskiego kolegę z tej samej drużyny juniorów, też zdolnego i tak dalej. To jest bardzo fajny temat i uważam, i to im starałem się przekazać. Mało tego, bardzo duże, jeżeli chodzi o Chiny, przygotowanie, jeżeli chodzi o fizyczne, sprawdziany. Kto nie zdał sprawdzianu fizycznego, nie mógł grać w lidze, musiał wyjechać potem do Pekinu i tam zdawać przed komisją kolejny egzamin według tych testów sprawności, wydolności i tak dalej. I to jest prawo, na którym nikt nie dyskutuje. Dwie drużyny były zwolnione. Dalian Wanda na północy Chin, gdzie jest i port taki też centralny i ten moje, prawda, Shenhua, bo powiedziałem, no nie będziemy zadali tajemnic treningowych na wspólnym zgrupowaniu, gdzie wszystkie drużyny razem ćwiczyły. I te dwie drużyny wtedy za mojej kadencji były zwolnione z tego wspólnego zgrupowania, ale testy, egzaminy musieli zdawać fizyczne. Także ja Chin odbieram, że tak powiem, no bardzo, bardzo mile, jeżeli chodzi o wykonanie pracy. Teraz ostatnio, kiedy żeśmy komentowali Ligę Chińską, no na pewno jest wyższy poziom niż naszej ligi. Nie ulega żadnej wątpliwości. No nie, no jeżeli gra w jednej drużynie, na przykład no Oskar Huli i tak dalej, jeżeli Tevez, ja nie mówię, że on zarabia, bo teraz skasował rozkazem, prawda, prezydenta Chin, w tej chwili mogą chyba robić, chyba najwyższa jest chyba 3 miliony euro. Limity, tak. Powstał limit, nie wolno, doszli wreszcie do tego, że nie będzie zarabiał Tevez 39 milionów euro w skali, prawda, roku. Zresztą znakomici trenerzy, tylko przypomnę, Magat, Marcelo Lippi dwa razy, bo odszedł, potem wrócił do reprezentacji, nie zrobił wyniku Cannavaro, miał przeciętną drużynę, zdobył trzecie miejsce, znakomity wynik, uważam, że najlepszy. Odzwolnił się Felipe, prawda, z Kolary, zrobił z Guangzhou mistrzostwo, ale nie wiem, czy on rozwiązał kontrakt, czy ocen, tego nie wiem, więc plotkować nie będę. Zresztą ale Paulo cały czas bez sukcesu, ale też tam przez chwilę pracował. Nie jest to taka łatwa praca, wbrew pozorom. To jest naprawdę trudna praca, bo wszyscy żądają wyniku, a jednocześnie oni sobie nie wyobrażają, jak to dostali polecenie, że mają wygrać, a nie wygrywają. Tak. Polecenie u nich tak, to jest nie, kochany, tak to musi być, oczywiście. Tak. Taka szybka, błyskawiczna lekcja chińskiej historii, geografii i trochę... Sie Xie Ni. A wy pan znacie Sie Xie Ni? Dziękuję ci.
A to na końcu powiem. Sieni, tak jest. Był a się to Pink, i dziękuję. Była banda czworga, tak. Słuchajcie, teraz odsyłamy na Wikipedię, to znaczy po programie, a panie trenerze, jeszcze na chwilę wróćmy do tego drugiego pytania. Tak. Takie kilka obserwacji, może nieco krócej. Mhm. Jak się zmienił futbol? No jest szalona różnica. Ja właśnie dekady. Dzisiaj o tym pisałem, ale to będzie też w jednym z felietonów. To jest taka specyfika. Uważam, że tak. Ostatnich miesięcy. Tak. Nie, ja to pisałem 3 lata temu już, bo ta książka już tak powstawała. Tak, ja wtedy już zwracałem uwagę i nawet mówiłem tutaj, ale nie wszyscy koledzy chętnie to przyjmują tutaj, nawet jak jesteśmy w naszej reakcji sportowej, bo tutaj staramy się nieraz iść utartym krągiem. Nie. Tak się zmienia piłka. Świetnie wyszkoleni zawodnicy, jest ta opozycyjność, bo tak będzie ta piłka wyglądała, bo ta arytmia w grze będzie mi pozwalała. W pewnym momencie, ja sam pamiętam, kiedy prowadziłem reprezentację młodzieżową i w świętej pamięci Górski zwolnił mi Szymanowskiego i Grzesia Latę do mnie do młodzieżówki, bo myśmy grali w czwartek, a oni grali przez środę z Anglią. Ten jedyny zwycięski mecz Polski. Sam grałem przez Anglią, żeśmy w Polsce nigdy, to oni cudem z nami remisowali 3 razy z Anglią. Na pewno mnie zaprosicie pewnie, jak będziemy z Anglią. Byłem zdziwiony, że się mnie zaprosił, ale to inny zagranie. Ale 2 razy przegrałem z kolei na Wembley w sposób bezdyskusyjny, szczególnie drugi mecz, kiedy byliśmy dla nich tłem, żeśmy się nie liczyli w grze. Być może, że nie trafiłem w skład, w tym, że mieliśmy kłopot ze środkowymi obrońcami. Ta piłka się musiała zmienić. Dzisiaj ma pan futbol atletyczny. Jak pan zobaczy dzisiaj, ja się nie dziwię. Sousa ma 6 asystentów, wszystkich ludzi, których ma sprawdzonych, każdy za co innego prawda odpowiada. On zbiera te informacje. Tak dzisiaj się pracuje. Niech pan zobaczy. Przecież reprezentacja młodzieżowa też miała ze 12-13 ludzi w sztabie, prawda, naszych trenerów. Tak dzisiaj to wygląda. Opieka. Wydajemy pieniądze, chcemy, żeby oni szybciej robili postępy, musimy zabezpieczyć wszelkie warunki, to jest prawidłowa relacja, tak to będzie się wyglądać. Ale jak zwykle, pan będzie mistrzem, a ja będę tylko wicemistrzem i to daj Boże, żebym był, to może mi darują to, że nie wygrałem z panem tego mistrzostwa. Bo taki jest wymiar sportu w tym momencie. Zapłaciliśmy, a nie ma wyniku. I tak to będzie wyglądało. Laboratoria, drony. Laptop jest codziennością w tej chwili. Szerokie ekrany, latające drony, no zespół pieniądze, analityków, pieniądze. Pieniądz. Tak. No tak, ale no, wie pan, bo jest takie fajne powiedzenie. Lubił pan filmy Hitchcocka? Tak. No właśnie się na nim właśnie widzi pan Ferrari. Powiedzieli pan, zobaczy przecież u Hitchcocka. Jak się dobrze zapłaci, to nawet ptaki dobrze zagrają. No tak. A no widzi pan. Także tutaj... Chociaż to nie wiem, czy do końca to w futbolu się sprawdza. To ja pan odpowiem inaczej. Co powiedział? Pieniądze nie grają. W świętej pamięci genialny piłkarz Ferenc Puskas, bo zawsze go odcytuję, go Michał Liskiewicz. Mówi, panowie, duży pieniądz, duża piłka, mały pieniądz, mała piłka. No tak to dzisiaj wygląda. Nie, bo wywołał pan temat, więc ja panu dałem autorytety. Ferenc Puskas to przewidział, jak najbardziej. Panie trenerze, bardzo ciekawe pytanie od Adriana FCB. Czy uważa pan, że Lewy pobije rekord Gerda Millera? Tym żyjemy ostatnio. Ja panu powiem. Ten interes, nie, to jest interes Lewandowskiego, Roberta. To jest to genialny zawodnik. Właśnie dzisiaj dlatego napisałem to, co napisałem. Natomiast nie jest w interesie Bayernu, w cudzysłowie oczywiście, pobicie rekordu. Dlaczego? Nie, nie jest. Interesem Bayernu jest to, żeby oni byli mistrzem, żeby oni dali powtórnie, wygrali Ligę Mistrzów. Nie, no oczywiście. To jest ich podstawowy interes. Ten interes jest tak zwany wtórny, przy okazji, jeżeli oni się będą tym chępili. On sam powiedział, tak, że tak naprawdę do momentu, gdzie to nie będzie 2-3 bramki odległości, to on tym nie będzie się zajmował. Ja już widzę, że Flick robi to, co zrobił jedynie Zidane z Ronaldo. Zaczyna go sadać w pewnym momencie, odpocznij. Bo musi się szybko pobudzić, ale może, nie tylko pobudzić. Organizm w pewnym momencie wymaga tego odpoczynku. Ja przypominam, to nie jest przypadek. Oni tak wyśle obronną ręką i ostatni bądź remis z Arminią, prawda? Widać dołek. Już z Holsteinem było widać ten dołek, prawda? Mało tego. Mają zbyt małą liczbę zawodników na odpowiednim, prawda, poziomie, jeżeli chodzi, prawda, o rezerwy, żeby utrzymać te same tempo przy tej samej arytmii i dlatego jego sadzałem na rezerwie, potem się musiał ratować, bo tak się ratowali i nie zdążyli chyba z Holsteinem, prawda, bo przegrali na karne, jeśli mi pamięć nie myli. Niech mnie pan prosi, od razu bym się pomylił. Tak, mało tego, 2 lata temu to komentowałem taki mecz, cudem prześli, też wyrzucono 3. czy 4. ligi w Pucharze Niemiec. Bo to przychodzą komentowałem. Takie mecze, prawda? Tak. Oni są. Nie, ja sądzę, że pan to dobrze oddał i sądzę, że też on miałby ambicje, bo on by chciał przejść. On już jakiś rekord, jeżeli pamiętam, Millera w tej chwili pobił. Natomiast te 40 bramek by jeszcze jakoś go tak, prawda, upewniło. Ale znowu, no nie porównujmy tego. Dzisiejsze krycie. I wyniki. Agresywne. Wyniki, jakie się, prawda, osiąga. I epoka, kiedy grał Dwight Miller, bo to było poprzednie pana pytanie, jak się ta piłka zmieniła, jest nieporównywalne. Nie porównujmy dlatego, jak będzie grał Pele, przepraszam bardzo,
Panie Andrzeju, jak pan to wszystko pamięta? Ja sam nie wiem, naprawdę, ale no, jak mnie pan pyta, to jest impuls, jest wywołanie. Przecież kochany, tak to wygląda dzisiaj, jeżeli chodzi o piłkę. Na to nie mamy w zasadzie żadnego wpływu. Przecież ta piłka była, jest i będzie. Pan zadał pytanie bardzo rozsądnie. Dzisiaj Mbappé i Haaland. No tak, następne dwie gwiazdy. I teraz się wszyscy modlimy. Mało tego i uważam, bo jestem wrogiem dzisiejszego sędziowania, nie dostrzegam tego i nie zgadzam się z tym wielokrotnie, może niesłusznie tutaj, nawet jak wspomagam kolegów w komentarzu. Dla mnie atak z tyłu na nogi zawodnika jest czerwoną kartą, żadną żółtą kartką, bo... Za mało się chroni zawodników, pana zdaniem, ale oczywiście, tak? To dwójka ludzi... Nie mówiąc już o Ronaldo, Messi musi być, tacy ludzie muszą być chronieni przed chamskim, brutalnym, bo można dostać tylko żółtą kartkę. Neymar tego kolega. Doświadcza też dużo. Brawo, stopnie. Bardzo dobrze, tak, bo ja się nie zgadzam. W każdym meczu kilkukrotnie obijany. Łącznie z mistrzostwami świata, kiedy go ubili, ale w odpowiednim momencie, w tym, chociażby nawet w meczu z bardzo dobrą, dobrze się rozwijającą Belgią. Panie trenerze, komentatorski debiut. Jakie emocje panu towarzyszyły? Czy pamięta pan w ogóle swój debiut za mikrofonem? Pyta Marszal. To znaczy nie, bo to były inne próby. Bo najpierw miałem próbę, kiedy jeszcze żył świętej pamięci Ryszard Koncewicz, szef szkolenia ten reprezentacji. Polacy, wtedy Polska przegrała chyba z NRD 5-0. Ja tu grałem turniej przyjaźni z dwoma reprezentacjami na Śląsku. I wtedy właśnie po tej porażce byłem zaproszony i zostałem oddelegowany przez Koncewicza. Ja uważałem, że powinien jechać albo Jurek Słaboszowski, który prowadził pierwszą reprezentację juniorów, bo ja prowadziłem drugą, albo świętej pamięci Kazimierz Górski, a Koncewicz: nie, pójdziesz ty jako wykładowca wyższej uczelni, po to cię sprowadziłem i ty. No i właśnie tam mi zadano pytanie, prowadził świętej pamięci Janek Ciszewski. Widzieliśmy z daleka to studia, no i on mówi: no panie trenerze, mamy kolejną katastrofę, 5-0, a niech pan zobaczy, a Związek Radziecki, ja wiem co Związek Radziecki. Związek Radziecki ma 132 milionów ludzi, może wygrać z nich 11 reprezentacją. No. I tam już tak machano rękami. Zapomniałem, jakie to były czasy. No właśnie. W każdym razie, ja wiem, no wynik jak wynik, no ale mówię, my tutaj żeśmy wygrali z kolei, my z mistrzem Europy NRD 2-1 ze swoim juniorów mamy zaplecze i tak dalej. No i potem, jak się skończyła ta audycja, Janek Ciszewski, pan mówi: pamiętaj, bo zaraz dopytali, czy ja ci tego namówiłem. No i tam przyszli panowie: czy to pan Ciszewski? Ja mówię: nie, a co mi obchodzi pan Ciszewski? To, co myślałem, to mówiłem. No panie takie trenerze, były czasy. Kolega Moszu pisze na czasie, że już ma cytat roku już ma. Jest tak? Impuls, jest wywołanie. Coś pięknego. Nie, jest to ważne. Panie to trenerze, ważne. King Zygmunt pyta, czy ma pan zwierzęta? Ja miałem pięknego psa, wyżła, myśmy go przygarnęli, on potem ze mną spał, ja z Chin przywoziłem lekarstwa i psy mają piękną zaletę, nie wiem, bo pewno ci behawioryści, bo tak to się nazywa, by mnie może skrytykowali, kiedy mój pies konał, kiedy ja jeszcze byłem, prawda, w Chinach i zawieziony był do kliniki, to pies podobno, nie wiem, proszę tego nie brać, że to jest... prawdą. Podobno on przed śmiercią, pies ucieka od właściciela, żeby nie robić mu, prawda, krzywdy i tak dalej. I on też się odczołgał tak do rogu, w pokoju w rogu i tak skonał w tej klinice, bo tak mnie pytała moja żona z moim synem. Natomiast jak woziłem go samochodem sam do kliniki, bo na przykład przeciął sobie opuszkę, prawda, na szkle, to jak tylko wjeżdżał w tą ulicę, pies przez jadą, skąd wiedział, już się jeżył. Tak, jasne. Już się jeżył, już pobarkiwał i nie chciał, no ale nauczyliśmy i mnie nauczyli, jak to się psa kładzie na bok, prawda, łokieć, przytrzymuje się, że on się nie może ruszyć, bo tylko pamiętaj. No i dostawał tam zastrzyk, a potem go szyli i tak dalej. Kocham psy i kocham w ogóle zwierzęta. Na pięknym filmie oglądałem, jak tutaj mój znajomy, pan Jerzy Kondracki z żoną, mieli wilczycę, tygrysica, ona ta do Holandii wyjechała i ona od małego zastępowała starą matkę, która no, nie żyła, tygrysicę. Na YouTubie to jest wilczyca, tak? I ona się nie opiekowała. Obejrzyjcie to. I ona płakała żywnymi łzami w dniu, kiedy miała odjeżdżać do Holandii ta tygrysica. Ja ten film widziałem i tych państwa, i tego psa widziałem. Nie, no jasna sprawa, zwierzęta są. Także kocham zwierzęta, bo uważam, że ci, co nie kochają zwierząt, no przepraszam, ale powinni troszeczkę zwrócić uwagę baczniejszą na siebie. O, piękne słowa. Skaczemy po tematach, ale taka jest dzisiaj specyfika. Jakie są pytania, tak z odpowiedzi. Jakie są pytania? Tu pytamy o zwierzęta, tak. Tu o koszykówkę. Panie trenerze, pytanie było o najtrudniejszego zawodnika pod względem charakterologicznym, natomiast pyta Przemek Sieklicki o najlepszego, z którym pan pracował. Nie mogę powiedzieć. Albo ulubionego. Nie, to tak nie można. Kocha się wszystkich zawodników, bo umówmy się. Coś mi się zdaje, Nie. Pan nie chce odpowiadać, a ja między słowami wyciągnę. Jest jeden Messi, jest jeden Ronaldo. Nie, bo ja pamiętam, kiedy on był innym zawodnikiem i to jest chwała dla trenera i
który wyeksponował zdolności Kazia Dejny, oczywiście, plus Brychczy Blau, dlatego podałem te dwa przykłady, gdzie otoczenie zadecydowało jego zdolności, jego talent i to, co prezentowało dwóch piłkarzy plus wiedza trenera znakomitego, że to, że on poszedł tak pięknie do góry. To trudno byłoby określić, to byłoby zresztą takie, powiedziałbym, nieroznaczne. Kochamy wszystkich zawodników. Kochać trzeba w reprezentacji Polski na pewno Lewandowskiego, ale nie wolno nie doceniać wszystkich innych zawodników, bo Lewandowski bez tych innych zawodników sam wyniku też nie zrobi. Wszyscy pozapominali, jak druga linia nie dorzuca piłek, to i Lewandowski nie da sobie rady, bo dzisiaj musiał wycofać do drugiej linii i tak dalej, ale z tym już sobie poradzi pan Sousa, nie ja. Pewnie, że tak. Michelangelo pyta, jak pan wspomina grę na boisku z Władysławem Komarem w czasach młodzieńczych? Ależ pytanie. Władek Komar, no dobrze, że pan pyta. Władek Komar był takim szczuplutkim chłopcem jak i ja, grał w piłkę ręczną, notabene, tak, grał dobrze w piłkę ręczną. Potem zaczął nagle uprawiać, bo zaczął uprawiać boks. Przegrał ciężką walkę na torwarze z Masteginem, to był ciężki nokaut. Jeśli mnie pamięć nie myli, pan Gierutto namówił go właśnie na to pchnięcie kulą i z całą, powiedzmy sobie, przyjemnością można powiedzieć, że jednak zdobył ten złoty medal w 1972 roku. Grał nieźle w ping-ponga, nawet żeśmy grali razem. Prosiłem go tylko, żeby sobie rakietkę wziął i czymś przywiązał do ręki, bo przecież mu co chwilę ta rakietka wypadała, przecież jak chciał coś zagrać w ping-ponga. Był bardzo, rzeczywiście naprawdę był bardzo sprawnym poza tym zawodnikiem i kto wie, czy gdyby był inaczej prowadzony przez innych trenerów może w boksie, to być może i w tej dyscyplinie by zrobił wynik, bo na tyle, co on miał potem dynamiki i szybkości, co podwierdził, prawda, w tym pchnięciu kulą, no to trzeba rzeczywiście 21 chyba wtedy rzucił, prawda, w 72 roku. Mi o to nie pytać. Ale nie pomyliłem się za bardzo, bo potem dopiero Majewski rzucał w tych ogranicach. Na pewno pan to wie lepiej niż ja. Kochani, wybiła 20, powoli będziemy kończyć. Na koniec jeszcze, panie trenerze, pytanie. Ja tylko powiem tak, jak dożyję, to za rok może tutaj do was znowu przyjdę, jeżeli zapraszamy, tej chwili. Panie trenerze, jest impuls, jest wywołanie. Pytanie o filmy. Jarek Szustak. Pytanie niezwiązane ze sportem. Jakie pan filmy lubi, jakie pan poleca? Ja wam coś powiem. Każdy film coś wnosi. Bo każdy film, jeżeli mówimy, powiedzmy sobie, o tym, jak postępują poszczególne rodziny, jak się traktuje, prawda, dzieci i to, co ostatnio się przewija w naszej telewizji, już nie będę o tym w tej chwili mówił, żeby nie wywołać kolejnej, prawda, jakiejś, prawda, burzy. Wiadomo, że mają nas zainspirować do przemyślenia własnych postaw, jak byśmy się zachowywali. Tak ja to oceniam. Lubię filmy na przykład to, gdzie decyduje, prawda, inteligencja, gdzie decyduje dedukcja, filmy nawet te kryminalne, gdzie trzeba dojść do prawdy, jest tych poszlak niezbyt dużo, ale są takie, które pozwalają rozwinąć jakiś wątek. No filmy historyczne, które oddają jednak no, to, co każdy naród powinien pamiętać. Po to będziemy zawsze wszystko, prawda, całą trylogię będziemy zawsze pamiętali. Nie będę mówił o literaturze pięknej, bo mamy zbyt piękne i zbyt wielkie dokonania. I no, co byśmy nie powiedzieli, te wszystkie historie, które się odtwarza, czy prawda, Oświęcim, czy ten marsz, czy przyjeżdża cały świat do nas, samo powstanie, gdzie dzisiaj dyskusja i też mam podzielone poglądy. Słyszałem ostatnio pytanie, jak prowadził pan Nowicki i państwo, no, powiedzieli zgodnie z sumieniem, przegrali w finale, prawda, ten postaw na milion, taka jest audycja, gdzie jak Polacy oceniają, zdaniem, prawda, wszystkich... Ile było? No, 60% potwierdziło, że powstanie było słusznie wywołane, a 21% czy 2%, że nie. Ja jestem zwolennikiem, że niepotrzebnie było to powstanie. Tak jest moje zdanie i na tym chciałem poprzestać, bo za dużo polskiej młodzieży, dziewcząt i chłopców zginęło, co zupełnie niepotrzebne, a ci, co wywołali powstanie, niestety nie uczestniczyli w walkach bezpośrednio. To prawda. A ulubiony polski aktor i aktorka jeszcze miało być ostatnio, ale... Nie no, skanie, no to wie, no, Olbrychski był na tyle sprawny, że to znamy się z Danielem, zresztą role filmowe, role bokserskie, wzorowany, no tak, prawda, przez Leszka Drogosza, wybitnego, wspaniałego, cudownego zawodnika, który w 30 parę lat potem został uznany w 1953 roku tak za najlepszego zawodnika, bo przecież w plebiscycie nie uczestniczył wtedy, bo nie było przekazu, znaczy był przekaz, że ma kto inny wygrywać i tak dalej, takie były czasy. No, Przegmund zresztą obchodzi swoje stulecie, zobaczymy, jak się teraz to potoczy. Te 100 nazwisk, które jest wyeksponowanych, 20, a znowu będą, jak zwykle, będą dyskusje na temat czy, jak i dlaczego. Dyskusje są zawsze, potrzebne. Po to się spotykamy i po to jest też sport. Tak. Swoją drogą niedługo film o Pietrzykowskim. Też ciekaw jestem, jak to wyjdzie. No, wiadomo, że nie Olbrychski, ale ciekawe, jak szkoda, to wzorują historię. Powinni dać dwa filmy pod rząd. Walka poprzednia, niż pan pamięta, to jest 60. rok. Walka Walaska z Chrukiem, którą wygrał zdecydowanie. Obrzucony ring przez Włochów, którzy byli wzburzeni, mimo że Walasek wygrał z zawodnikiem w poprzedniej walce. Skrzywdzili go, bo liczyli, że Pietrzykowski wygra z Klajem, a Klaj no niestety był zbyt młody, 18 lat, zbyt szybki, zbyt zwiewny i nie pozwolił, powiedzmy sobie, w tym momencie znakomitemu Zbyszkowi Pietrzykowskiemu wygrać, ale no znakomitość trenerska. No. Tak jak i Jurek Kulej,
dwa złote medale, wie pan, to jest ewenement w takiej dyscyplinie jak boks. Proszę bardzo, poruszyliśmy tutaj i Muhammad Ale Ali'ego, weźcie do tego filmu, jak powstanie, powinni wziąć na konsultanta Mariana Kasprzyka. Obowiązkowo. Dobrze. Co może wiele powiedzieć, przecież najwięcej on w tej chwili. Polecamy. Też cudowny zawodnik, też złoty medalista. Polecamy Mariana Kasprzyka. Dziękuję bardzo. I pozdrawiamy jednocześnie. Jako konsultanta do filmu o Pietrzykowskim. Pozdrawiamy serdecznie. Poruszyliśmy tutaj dzisiaj wiele wątków. My już oddajemy pole koszykarzom. Życzymy sukcesu w starciu z Hiszpanią. A panie trenerze, Wisła Pogoń się zaczyna. Stal Mielec Krakowia skończyło się 0-0. Tak, Wisła Pogoń. Prosili mnie internauci o wytypowanie wyniku. Panie trenerze, na koniec mała zabawa. No, Pogoń znaczy, dobrze broni, znaczy, Wisła dobrze atakuje. Tak, tylko nie wiadomo teraz, jaki wariant jest gry, jak jest przygotowane boisko do tej gry. Ten nie zmieni, chyba Lea nie zmieni swojego postępowania. Zobaczymy, na ile to starczy w tej ilości meczy. Mm-hmm. Ta szczupła kadra zawodnicza, którą ma, czy oni wytrzymają, powiedzmy, z meczu na mecz kondycyjnie wytrzymać to tempo tej agresji, tego pressingu, który on wprowadza. I słusznie, bo tak dzieje gra cały świat. Natomiast tutaj, kiedy się troszeczkę otworzy pole, mając bardzo fajnych tych chłopaków, Kowalczyka, tego młodziutkiego, bardzo utalentowanego Kozłowskiego, dobrze zaznanego. Drygasa. Nie wiem, nie znam tego składu, tylko mówię, jeżeli, no to na pewno ciężko będzie im strzelić bramkę. To na pewno, a ja przekornie mimo wszystko postawię na 2-1 dla Wisły Kraków. Zobaczymy, jak to będzie Ale wyglądało. Nie jest pan z Krakowa. Nie jestem. Chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że pan tak jest, bo tak to powiedzą. Zupełnie to obiektywnie pobawiliśmy się w małe typowanie. Wisła u siebie słabo, ale kto wie, może tym razem się przełamie, może coś więcej goli straci Pogoń Szczecin. To był urodzinowy live Q&A z panem trenerem Andrzejem Strejlałem. Duża przyjemność, dziękujemy, że przyjął Dziękuję. Pan nasze zaproszenie. I w zdrowiu opuszczam studio. I my również życzymy przede wszystkim panu, naszemu jubilatowi zdrowia, jak i wszystkim naszym widzom. Subskrybujcie, oglądajcie. Widzimy się już niedługo na kolejnych transmisjach live na żywo na naszym kanale na YouTubie. Ale nie tylko. No już na stronie tvpsport.pl, właśnie teraz i w aplikacji mobilnej. I oczywiście w kanale telewizyjnym przede wszystkim mecz Polska-Hiszpania w koszykówce. Zapraszamy do Gliwic. Do zobaczenia. Nieważne, czy lubisz piłkę, skoki, boks, czy lekką atletykę. Oglądaj transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Wygodnie w nowoczesnej formie w wersji jasnej lub ciemnej. Oglądaj, czytaj, personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google App Store i App Gallery.